dzisiaj wszystkich serdecznie. Z tej strony Bamber Szarki. A tak jak widzicie, zacząłem zbiory soi. Więc troszeczkę pozbieramy. W tym momencie opowiem, co się działo u mnie na farmie. A więc wykupiłem parę maszyn. Jak widzicie, mam duży dług, bo pracownicy mnie troszeczkę zeżarli. Robi się, ale strasznie długo by to trwało. To chwila, moment i zrobiony. W ogóle widziałem taki trik w internecie. Ja nigdy z niego nie korzystałem, nie wiedziałem o tym, że można zwiększyć prędkość pracy maszyn, których się obsługuje. Wciskamy sobie ten pomad i dociskamy dwójkę. I on wtedy, to nie wiem dlaczego u mnie to tak nie działa. Widzicie, trochę się rozpędzili i to wszystko na sobie na prędkości. Działa to tak, jak widziałem w internecie, bo sobie wciskają dwójkę i jadą przez całe pole po prostu i tyle. A on co chwilę sam się zatrzymuje. Muszę to rozbyć, bo gdzie jest problem, czy to jest problem w położeniu pola, czy to jest inny problem, czy to jest w ogóle problem, że to jest przerywa za każdym razem. Więc nie wiem, dlaczego to polega. Po prostu przerywa mi, troszeczkę się przyspiesza i przerywa. Byłem też na robocie u innych farmerów, troszeczkę zarobiłem, dlatego też sobie pozwoliłem parę maszyn kupić. A później zatrudniłem paru pracowników, którzy mnie zeżarli. Po prostu mnie zeżarli. I dali mi wszystkie pieniądze. Nie wiem, od czego to zależy. Może bym to robić dwa razy szybciej. No i mimo kryzysu i tak puszczam pracownika, pokażę wam, co mnie na farmie słychać. Zabierzemy od niego to, co tam ma, żeby nie zatrzymało już do końca. Tutaj widzicie, kupiłem pół. Bo pół daje 10% do użycia globu. Zawsze 10% plonów będzie więcej. Najlepsze jest to, że wcześniej jak byli blokowani, to nie zabierali pieniędzy, a teraz już nawet pieniądze biorą, jak są zablokowani, więc trzeba uważać, jak się tam postawi. Dobra, to jest ten ciągnik. Jak widzicie, wszystkie są czyściutkie, bo mamy mejkę ciśnieniową. Mamy tak, mejkę ciśnieniową. Tutaj mamy zbiornik z paliwem. Mamy teraz opryskiwacz. I nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, rozrzutnik nawozu, nie? Zresztą wszystkiego ładnie korzystam, po kolei miałem największe zbiory. Jak moi ludzie pracują, to ja biorę pick-upa i jedziemy na jakąś robotę, bo trzeba zarobić na nich. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy za robotę do zrobienia. Ewentualnie użyjemy tego, żeby było szybciej. O.
jest skład gleby, nie? I widzicie nawożenie. Nawożenie. Mamy na maksa nawożone. Tutaj częściowo na maksa, częściowo na średni poziom. A 15 wymaga zaorania. I ja właśnie Chris, czy tam ktokolwiek na C, ją ora tą ziemię. Więc teraz tak. Tak jak mówiłem, pojedziemy sobie na jakąś robotę. Tu jest jakaś robota duża, tu jest jakaś mniejsza. Weźmiemy może tą mniejszą podwieź. Bierzemy sobie opryskiwaczem 1700. No zawsze coś się zawsze zarobi, nie? Bierzemy robotę, duży opryskiwacz, chwila, nawiązamy w tej nazwie. No, 5 minut, prawda? To jak on się długo rozkłada? Muszę zobaczyć, jak szeroko. To jest na 24 metry, ale nie powiem to dokładnie. Może na cały pole starczy. Prawie na całe. B3, 2. Dzisiaj nie chcę przyspieszyć. O, przyspieszam. Nie chcę przyspieszyć. To jest oparte. Nie wiem, najgorsze, nie wiem, od czego to zależy. Raz przyspieszę, raz. ZUS-y zapłacić, nie? No ruszaj się. Czy może teraz ruszymy? Nie chcę ruszyć, nie wiem, dlaczego. Czy może jakaś opcja musi być włączona, żeby to zadziałało? Buja tą prędkością. Ale może uda się wyjść na zero, nie? Bo to się zrobi. Chociaż już dług tu jest bardziej. Najważniejsze maszyny mam, tak? To co najważniejsze. Może zaś zajmiemy się jakąś żywcem czy czymś. A teraz po prostu trzeba robić robotę i zarabiać pieniądze. Jak mówię, cały czas powtarzam, to jest najtrudniejszy poziom. Skądś już tę robotę. 400 tylko, no nie, no trochę tylko zmniejszyliśmy swój dług do 2000, więc może jeszcze jakąś robotę małą weźmiemy. Tutaj jakaś jest mała robota, odwiedź. Tu chyba coś uschnęło, nie? Zobaczymy, co by od nas chciał. 16 tysięcy za godzinę roboty. Zaraz zobaczymy. Na razie musimy wziąć kombajn i jedziemy na następne pole. Pracować.
tego pole to jest 14. Może nie to stronę się ustawiłem. Czternastka, jak ona jest w ogóle nawożona? To jest pas bardzo dobry, ale myślę średni. Zawsze coś. Ten też musi odjechać z tego punktu pola. Tak to jest. Od razu go załadujemy do pełna chyba. I tam ten odpad będzie więcej. Pójdziemy na jakąś szybką robotę. Tu 24, co tu jest? Chodź. Jest niezrobione. Bierzemy. Ile hektar? Bierzemy. Tego jeszcze na środku nie widziałem. Ale sprzęciorca. Wracam na pole, już wracam, muszę się nie denerwować. Myślałem, że mówię, ciekawe czy da się im ukraść takie maszyny, do siebie na przykład na pole, ale się nie uda. Jedziemy. Rozłożyć kombajn. No, czy mógłby to robić szybciej? Cały czas na tym triku z dwójką, ale nie działa. Proszę. Widzicie jak poszedł? Kawałek szybciej i tam się sam stopnie. Czy klawisz przerywa, czy... Po prostu jest zniesienie i szybciej nie pojedzie przez to. Ale co zbieramy? Soję zbieramy. Musimy dużo
czy jak ja to pięknie już nie proszę, to jest dosyć szybko, więc warto by zapomnieć. Ograniczajmy fundusze. Czy to był dobry pomysł, żeby ustawić sobie najtrudniejszy poziom? Nie. No ale średni czy łatwy to jest dla ciebie. Ja zawsze tak grałem. Średni. To wszystko było takie proste do zdobycia. Tutaj trzeba troszeczkę powalczyć. To jest tak jak teraz jest. Wiecie ile worek ziemniaków kosztuje na wsi? 2 złote. 15 kg ziemniaków kosztuje 2 złote. Żenada. A ile trzeba wsadzić tego ziemniaka pieniędzy, żeby spakować te worka? Bo później sortowali te ziemniaki. Pora jazda w ogóle, co się dzieje teraz. Ale samemu tej grać jest tak smutno, że aż zapomnę nie wierzę. Ale taki kompakt już tu jest, że jeszcze nie patrzę, całkiem fajnie. Fajnie sobie zbiera do sobie. Boję się, to też będzie. Bo czym szybciej zrobimy pole, to będziemy mieli więcej premii za czas. No widzicie, 4000 i 1400 za premię, więc mamy piękne, jesteśmy na przodzie już, bo 3000 do przodu jesteśmy. Niech sobie nasi pracownicy pracują, pobierają nasze pieniążki ciężko zarobione na innym polu, a ja zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, dzięki, cześć.